Państwu. Serdecznie Państwa witam na konferencji Narodowego Banku Polskiego z udziałem przedstawicieli zarządu. Występujemy dzisiaj w imieniu całego zarządu. Całego bez wyjątku zarządu. Występujemy w obecności kierownictwa naszego Departamentu Prawnego. Państwo siedzący po tamtej stronie szkoły, tamtej strony stołu. To jest całe kierownictwo Departamentu Prawnego. Pracownicy, którzy pracują w Banku Narodowym już od 30-35 lat. Departament Prawny liczy około 50 wysoko kwalifikowanych prawników, kilkudziesięciu radców prawnych. Każdy dokument i każda procedura w Narodowym Banku Polskim polega przygotowaniu prawnemu. Zarówno procedury, jak i treść są nienaganne pod względem prawnym. Narodowy Bank Polski, o tym będzie za chwilę mowa, to zostanie przedstawione przez członków Rady Polityki, przez członków zarządu, jest instytucją najwyższego społecznego zaufania, także międzynarodowego zaufania. Systematycznie, bardzo często audytowaną instytucją. Zawsze audytor z pierwszej wielkiej czwórki w Polsce co roku audytuje Narodowy Bank Polski. Od podszewki, od szczegółu do ogółu. Nie muszę Państwu mówić, że te audyty wyglądają bardzo dobrze. Dwa razy w roku jesteśmy kontrolowani przez Najwyższą Izbę Kontroli. Także od szczegółu do ogółu. I też zawsze kontrola Narodowego Banku Polskiego jest bardzo pozytywna. Nigdy w historii Narodowego Banku Polskiego nie było żadnego poważnego przypadku naruszeniu procedur, obiegu dokumentów, wiarygodności dokumentów, złamania prawa. Nie toczyły się takie sprawy i postępowania. Nie mówiąc o łamaniu konstytucji czy ustawy. Dlatego bardzo dla nas są bolesne te publicznie w tej chwili rozgrywane potyczki, z którymi nie mamy nic wspólnego, w których dobro Narodowego Banku Polskiego, jego obraz, jego prestiż są naruszane. Proszę pamiętać, że każdy, kto atakuje Narodowy Bank Polski bezpodstawnie i godzi w jego prestiż, uderza bezpośrednio w dobro Polski. Bezpośrednio w dobro Polski. W dobro naszej ojczyzny. Mamy kilka instytucji powszechnie szanowanych o wysokim prestiżu międzynarodowym. Jako kolejny prezes Narodowego Banku Polskiego siedzę przy głównym stole w Bazylei co dwa miesiące. W tym tygodniu też tak będzie. Przy głównym stole. Jako jedyny bank centralny z dawnych krajów postkomunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej tam siedzimy. Siedziała też Rosja, ale od czasu ataku, agresji na Ukrainę nie siedzi. Jesteśmy w ścisłym gronie najbardziej prestiżowych banków świata. Co więcej, ogromne sukcesy ekonomiczne Polski ostatnich kilkudziesięciu lat, a 15 w szczególności, czy 8, czy 10, no za moją kadencję mogę w każdym razie powiedzieć, powodują, że świat patrzy na nas z rosnącym podziwem. Jesteśmy świadkami cudu polskiej gospodarki i niewątpliwie właściwa polityka banku centralnego się do tego jakoś przyczynia.
To, co się dzieje, jest dla nas całkowicie niezrozumiałe. Musimy pójść na chwilę na spacer. Stek obelg, kłamstw, poniżających żartów, gruźb, jaki się przelewał w kilku stacjach. No w ogóle oszałamiający. Cieszą. My tylko jeden potencjalny. Jeśli ktoś mnie przekona, czy udowodni, czy jest inaczej, no to chętnie, no to przystaniemy. Chęć wprowadzenia na siłę, gwałtem, ciągnąć za włosy Polski w strefę euro. Przedwcześnie. Wielokrotnie mówiliśmy, my do strefy euro możemy się przymierzać i rozważać, kiedy osiągniemy poziom rozwoju gospodarczego krajów Europy Zachodniej. Wtedy to ma jakiś sens ekonomiczny. Pomijam, czy sens inny, to nie nasze zadanie. My jako bankierzy Banku Centralnego możemy powiedzieć, sens wchodzenia do strefy euro ekonomicznej jakikolwiek pojawia się wtedy, kiedy będziemy na poziomie najbogatszych krajów Europy Zachodniej. Czy to nastąpi wcześniej, czy później, zależy od nas. Mówię, za 8, 10 lat najpóźniej, jeśli tak się będą sytuacje rozwijać jak w ostatnich 15 latach, osiągamy ten poziom. I wtedy to jest przedmiotem debaty, ale nie wcześniej. Natomiast można to zrobić wcześniej. Ze szkodą dla Polski. Nie będę wymieniał krajów, które się znalazły przedwcześnie w strefie euro i jaki jest ich los w tej chwili. Każdy, nawet turystycznie podróżując do tych krajów, może to obserwować. Nie chcę się nad tym tutaj zatrzymywać. Mamy przykłady bardzo blisko, za granicą. Coś takiego być może nam się szykuje. Jest kraj, także bardzo blisko za naszą granicą, który jest bardzo zainteresowany tym, żeby Polska się znalazła w strefie euro. Najpotężniejsza gospodarka Europy. W oczywisty sposób. Ale naszym interesem jest, żebyśmy przedtem doszlusowali do tego poziomu, który także ten kraj reprezentuje. To jest jedyny powód, jaki się nasuwa. Nie ma żadnego innego powodu, dla którego ktoś chce rozchwiać polski system finansowy, polski prestiż gospodarczy dla takiej wojenki. Może wysuwać różne preteksty. Dzisiaj je słyszałem wszystkie w radiu, że prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński jest za gruby, jest za stary. Nie było czy niski, czy wysoki, no ale jestem pewnie średniego wzrostu, w moim pokoleniu wysoki. Że rzekomo łamane są jakieś procedury. Jakie? Nikt nigdy nie stwierdzi, żeby jakiekolwiek procedury były łamane. Że jakieś dokumenty nie docierają. Jakie? Tak się składa, że ja byłem w jednej Radzie Polityki Pieniężnej za prezesury profesora Belki. Potem prowadziłem kolejną Radę Polityki Pieniężnej i teraz prowadzę jeszcze kolejną. Wszystkie procedury są takie same, jak były. Wszystkie te same dokumenty, jakieś tam drobne zakresy się różnią, są te same. Kolega, prezes Rafał Sura, profesor prawa, też był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Może potwierdzić te same dokumenty w tych samych procedurach. Nic się nie zmienia. Harmonogramy, terminy, wszystko jest identyczne. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to kłamie. W jakim celu, no to można spekulować albo go intensywnie o to pytać. Nic się nie dzieje złego. A Departament Prawny, powtarzam, funkcjonujący w tym samym składzie ludzkim, no jakoś biologicznie modyfikowanym,
ci najbardziej doświadczeni pracownicy, ale także z kierownictwa tego departamentu po 30-35 lat. Także się cieszący wielkim prestiżem prawnym. Najlepsi specjaliści od prawa dotyczącego banków centralnych w Polsce. No bo gdzie mają być, jak nie w banku centralnym? O tym świadczą. Siedzą tutaj. Najlepszy audyt, jaki jest w ogóle możliwy, najbardziej surowy, o światowym poziomie. Firmy w światowym autorytecie to potwierdzają także. Co roku na piśmie. Wszystko jest na papierze. Każdą czynność bardziej złożoną w jakimś trybie relacjonujemy do Centralnego Banku Europejskiego. Bo należymy do europejskiego systemu banków centralnych. Procedury generalnie są te same, podobne. Wszyscy relacjonujemy. Wszyscy się porozumiewamy. Ostatnio doszło do tego, że kwestionowane są dane statystyczne w Polsce. No niebywałe. Nie chcę wymienić jakiejś nazwy jakiegoś Bantustanu czy jakiegoś kraju, do którego się nas próbuje porównywać. Bo nie chcę tych krajów obrażać. Każdy ma swój los. Polskie dane statystyczne to są europejskie dane statystyczne. Eurostat nie ma innych danych niż te, które pochodzą od nas, z Głównego Urzędu Statystycznego albo z Narodowego Banku Polskiego. Wszystko jest przezroczyste, wszystko jest audytowane, wszystko jest w twardych procedurach. No nie ma bardziej wiarygodnej, przezroczystej, kontrolowanej instytucji finansowej czy gospodarczej niż bank centralny. Łącznie z zarobkami, z wynagrodzeniami, proszę Państwa, pracowników. Bank Centralny Polski, Narodowy Bank Polski jest jedynym bankiem centralnym na świecie, nie w Europie, gdzie wszystkie wynagrodzenia się znajdują co roku w internecie, na naszej stronie. I wszyscy członkowie kierownictwa banku, łącznie z każdym dyrektorem, tymi, co są na sali też, każdym dyrektorem, składa oświadczenie majątkowe. I nie może zarobić ani jednego złotego polskiego więcej, niż tam to jest zapisane. To jest niemożliwe. No pokażcie mi drugą taką instytucję. Mamy ścisłą bardzo kontrolę wewnętrzną i audyt wewnętrzny. To jest niewiarygodne, co się dzieje, proszę Państwa. Słyszałem rechot dzisiaj w radiu na temat tego, że rzekomo Rada Polityki Pieniężnej nie dostaje dokumentów wiarygodnych, które powinna dostawać i to uniemożliwia jej właściwą pracę. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Słyszałem, że jakieś kłopoty są z dokumentami w zarządzie. Wyolbrzymia się, rozdmuchuje, nadyma jakąś sprawę nieporozumień, sporu wewnątrz zarządu. Oświadczam Państwu, nie ma żadnych ważnych spraw, które trzeba wyjaśniać. Z członkiem zarządu, ja proszę Państwa, decyzję podejmuję jednoosobowo tylko w jednej sprawie, pracowniczej, bo jestem kierownikiem zakładu pracy, jak jest Narodowy Bank Polski, 3300 czy 400 ludzi. I tu rzeczywiście jest moja odpowiedzialność. Niekonstytucyjna. Ewentualnie przed sądem pracy, że pracownik się żali, że złe warunki finansowe, czy tam pracy i tak dalej. I tu jestem, jak każdy pracodawca, też przy pomocy swojego Departamentu Prawnego NBP-u, reprezentowany w sądzie pracy w takich sprawach. To jest jedyne, gdzie indywidualnie podejmuję decyzje. Żadnych innych banku nie podejmuję. Międzynarodowych, krajowych. Z panem prezesem Pawłem Muchą, z którym, jak wiecie, rozdmuchany publicznie przez polityków konflikt został nagłośniony. Jestem w ścisłym kontakcie. Prowadzimy rozmowy, szukamy porozumienia. Może jakieś kwestie zostały za głośno powiedziane, może coś zostało niepotrzebnie napisane. Dążymy wspólnym wysiłkiem do solidarnego wyciszenia tego problemu. Do tego, żeby zarząd w obliczu zagrożenia, które napotykamy, o charakterze zagrażającym Polsce w ogóle, występować razem jako zarząd.
I prezes Mucha, i prezes Glapiński chcą tego samego. Chcą dobra Narodowego Banku Polskiego. I zarząd połączony jest z jednością wspólnych przekonań co do tego, że wartość, jaką stanowi prestiż Narodowego Banku Polskiego, jest bardzo wysokiej rangi. To tak jakbyście pozwolili państwo, mówię do obywateli, atakować Wojsko Polskie, dowództwo Wojska Polskiego, Parlament Polski, flagę polską, godło polskie, hymn polski. W sferze finansowej to jest Narodowy Bank Polski. Bez Narodowego Banku Polskiego nie ma Polski. Przymusowe wcielenie Polski do strefy euro, nieprzygotowanej do tego, na poziomie rozwoju jeszcze do tego nieprzygotowanej, oznacza, że na zawsze będziemy biednym krajem europejskim. Są kraje bardzo piękne, turystyczne w Europie, ale które w ten sposób jakby zostały zepchnięte na zawsze z drogi do wysokiego poziomu, który leży w naszych możliwościach bardzo bliskich i który mamy ambicje osiągnąć, szansę i to nam się należy. Ale się może nie podobać innym krajom. No tyle mam, proszę państwa, do powiedzenia. Wszyscy się nie będziemy dzisiaj wypowiadać. Poprosiłem o wypowiedź pana profesora Rafała Surę, członka poprzednio Rady Polityki Pieniężnej, który od wewnątrz zna mechanizm funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej. I poprosiłem panią pierwszego mojego zastępcę, panią wiceprezes profesor Martę Kajtli, żeby państwu przedstawiła to od strony zarządu. Bo najlepiej zna od środka te podstawowe operacje, które wzbudzają takie kontrowersje, mianowicie związane z luzowaniem ilościowym, ze skupem papierów skarbowych poprzez aukcje. I to, co jest atakowane i zapowiadane jako pretekst do skierowania oskarżenia wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego, organu jednego z trzech podstawowych Narodowego Banku Polskiego, do Trybunału Stanu. Tylko po to, żeby stworzyć zamieszanie, anarchię. Bo rezultatów żadnych tego nie może być. Chyba żebyśmy się w ogóle się stali jakąś groteską, a nie państwem, który chce jakoś być państwem prawa i ładu i demokracji. Proszę bardzo, może zaczniemy od, pozwoli pani prezes, od pana profesora Sury. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni państwo, chciałbym nakreślić pewien kontekst, w jakim się znajdujemy. Mianowicie wszystkie prognozy Narodowego Banku Polskiego dotyczące ścieżki inflacji, które były prezentowane wcześniej i obecnie spełniają się, okazują się wiarygodne. Na koniec roku bieżącego zejdziemy z inflacją, tak jak było to wcześniej zapowiadane przez prezesa, komunikowane gdzieś pomiędzy 6 a 7%. Natomiast dziś jesteśmy świadkami w Polsce dyskusji, która nigdy wcześniej się nie przetoczyła przez nasz kraj w obliczu bardzo zintensyfikowanego ataku na niezależność Narodowego Banku Polskiego. Na niezależność Narodowego Banku Polskiego, która jest zagwarantowana zarówno w artykule 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w artykule 130 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także Statutu Europejskim Systemie Banku Centralnego. Także odniesienie wprost, bardzo mocna, jednoznaczna gwarancja, gdy chodzi o niezależność banku centralnego, szczególnie w aspekcie niezależności personalnej, jest wprost wyrażona w artykule 14 ust. 2 Statutu Europejskiego Banku Centralnego. Szanowni państwo, ta dyskusja, która w tej chwili się przetacza przez Polskę, toczy się, odbywa się w zupełnym pominięciu kontekstu normatywnego. Są to wyłącznie opinie formułowane, inspirowane politycznie. Mają na celu wywarcie presji na organy Narodowego Banku Polskiego
i jest to ewidentny atak na niezależność banku centralnego. Polski Bank Centralny działa w ramach sieci europejskich banków centralnych. Ten fakt daje nam, jako polskiemu bankowi centralnemu, możliwość uruchomienia procedur i te procedury będziemy na bieżąco uruchamiać, które zabezpieczają, jak wspomniałem, o traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i o statucie Europejskiego Banku Centralnego, tam są wprost przepisy dające bardzo wysoką gwarancję niezależności Banku Centralnego. To nie są przepisy, które tylko i wyłącznie są zapisane na kartach traktatu. Te przepisy w przeszłości już miały zastosowanie. Podam tylko jeden przykład. Mianowicie Europejski Trybunał, przepraszam, Europejski Trybunał Unii Europejskiej, TSUE, w odniesieniu do Banku Centralnego Łotwy zawiesił decyzję władz krajowych o pozbawieniu prawa wykonywania mandatu prezesa Banku Centralnego Łotwy. Powtarzam jeszcze raz, to nie są przepisy, które są wyłącznie pustymi zapisami. Istnieje możliwość, aby bank centralny tego rodzaju mechanizmy uruchomił i w ramach tych możliwości będziemy te mechanizmy uruchamiać. I teraz proszę pozwolić, że kilka zdań, gdy chodzi o nasz polski kontekst normatywny. Otóż zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim, konkretnie mam tu na myśli artykuł 9 ustęp 5, wprost w tym przepisie zawarty jest katalog przesłanek. Ten katalog ma charakter zamknięty, a więc nie jest możliwe interpretowanie jeszcze jakiegoś powodu, który mógłby stanowić pozbawienie funkcji prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ten katalog jest katalogiem zamkniętym. Pierwsza możliwość, która daje ustawa do odwołania prezesa, jest następująca. W przypadku, gdy nie wypełnia on swoich obowiązków na skutek długotrwałej choroby. Pierwsza przesłanka. Druga przesłanka: został skazany prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo. Trzecia przesłanka: złożył niezgodne z prawem oświadczenie lustracyjne i zostało to stwierdzone orzeczeniem sądu. Trzecia przesłanka i czwarta, ostatnia przesłanka z artykułu 9 ustęp 5 ustawy o Narodowym Banku Polskim. Pozbawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego funkcji na wskutek wcześniejszego orzeczenia Trybunału Stanu. Owszem, ten przepis również jest zawarty w artykule 198 ustęp 1 Konstytucji, a także w artykule 1 ustęp 1 punkt 3 ustawy o Trybunale Stanu. Szanowni Państwo, ale wróćmy teraz, nakreśliłem ten kontekst normatywny i wróćmy do tych potencjalnych, tych nieuzasadnionych zarzutów, które w przestrzeni publicznej się na tej kanwie formułuje, które są formułowane. I otóż pojawiają się postulaty, żeby postawić prezesa Narodowego Banku przed Trybunał Stanu z tego powodu, że bank centralny, że prezes Narodowego Banku Polskiego zbyt późno rozpoczął proces podnoszenia stóp procentowych w Polsce. Szanowni Państwo, Narodowy Bank Polski posiada trzy organy. Jest to prezes Narodowego Banku Polskiego, Zarząd i Rada Polityki Pieniężnej. Zgodnie z konstytucją i ustawą kompetencje, wyłączne kompetencje do ustalania parametrów, gdy chodzi o politykę pieniężną, ma Rada Polityki Pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej jest organem kolegialnym. Nie jest możliwe, żeby prezes jednoosobowo w ramach tego organu podejmował jakąkolwiek uchwałę, jakąkolwiek decyzję. Istotą organów kolegialnych jest to, że zanim ta decyzja zostanie opracowana, ogłoszona, podjęta, ścierają się stanowiska. Tak ustrojodawca zaprojektował Radę Polityki Pieniężnej w Konstytucji z 1997 roku i ustawie o Narodowym Banku Polskim,
formułując skład w taki sposób, że trzech członków deleguje, wybiera Senat, trzech Sejm, a kolejnych trzech prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po to właśnie, żeby do tego konsensusu dochodziło na zasadzie pewnego ucierania się stanowisk. I za każdym razem byłem przez 6 lat w Radzie Polityki Pieniężnej, uczestniczyłem zarówno w obniżaniu stóp procentowych, jak i podwyższaniu stóp procentowych. Zawsze to jest proces, gdzie się toczą bardzo często burzliwe dyskusje. Nigdy nie zdarzyło się, bo prawo wprost tego, takiej sytuacji wyklucza, żeby to była jednoosobowa decyzja prezesa. Tak zatem, jak można na tej kanwie formułować postulat, że prezes zbyt późno zaczął walczyć z inflacją, a zatem można go postawić przed Trybunał Stanu. Przed Trybunałem Stanu jest odpowiedzialność indywidualna. Do postępowania przed Trybunałem Stanu w sposób odpowiedni stosuje się przepisy kodeksu postępowania karnego. Szanowni Państwo, jest to absolutnie bezpodstawny zarzut. Drugim zarzutem, który się pojawia w przestrzeni publicznej, jest kwestia taka, że bank naruszył artykuł 220 Konstytucji poprzez fakt, że finansował dług publiczny poprzez skup papierów wartościowych. O tym będzie mówiła zapewne pani prezes szerzej. Ja tylko wspomnę, że zanim zarząd w tym względzie podjął decyzję, było bardzo szereg analiz, ekspertyz i ten temat został naprawdę gruntownie zbadany, żeby można było rozpocząć ten proces. A co było celem tego procesu? Szanowni Państwo, w pandemii, w COVID-zie celem zasadniczym było to, żeby ratować miejsca pracy. Fakt, że miliardy zostały uruchomione, ale po to, żeby subsydiować, ratować miejsca pracy. I ten nadrzędny cel został osiągnięty. Szanowni Państwo, i także jako trzeci argument, szczególnie w ostatnich dniach, pojawił się argument związany z wewnętrznymi regulacjami, że są one, jest różnica w rozumieniu tych wewnętrznych regulacji. I to też może być powód, zdaniem niektórych, że jest łamane prawo w Narodowym Banku Polskim, że to też może stanowić asumpt do tego, żeby prezesa postawić przed Trybunałem Stanu. Szanowni Państwo, nie ma żadnego zasadniczego sporu w Narodowym Banku Polskim. Natomiast ten fakt, który stał się faktem medialnym w ostatnich dniach, jest już tak naprawdę faktem, który jest wyjaśniony. On wynikał z pewnego niezrozumienia proceduralnych reguł. Mianowicie chodzi o to, że w ustawie o dostępie do informacji niejawnych jest taka regulacja przewidziana, ażeby skorzystać, aby członek zarządu mógł skorzystać z protokołu z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. To nie wystarczy, że jeśli się powoła wyłącznie na przepis regulaminu, bo owszem, on literalnie, gdybyśmy na niego spojrzeli, to tak brzmi, jak to zostało przedstawione, ale oprócz tego regulaminu jest jeszcze ustawa o ochronie informacji niejawnych i ona daje możliwość, aby skorzystać z tej regulacji, że jest konieczne złożenie wniosku. W związku z tym dziś zostały te wątpliwości wyjaśnione, a więc absolutnie na tym tle sporu w Narodowym Banku Polskim nie ma i to już prezes wyraził, ja chciałbym jeszcze raz to bardzo wyraźnie podkreślić. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, Narodowy Bank Polski w ramach Europejskiej Sieci Banków Centralnych ma zagwarantowany bardzo wysoki standard niezależności. Ten standard jest właściwy dla wszystkich państw europejskich, ale podobne, analogiczne standardy funkcjonują w całym cywilizowanym świecie, we wszystkich gospodarkach rynkowych, tam gdzie są banki centralne. To nie jest tylko standard europejski, to jest standard światowy. Szanowni Państwo, dbałość o niezależność banku centralnego nie jest wyłącznie obowiązkiem zarządu, nie jest wyłącznie obowiązkiem Rady Polityki Pieniężnej, a także prezesa Narodowego Banku Polskiego, co na co dzień czyni. Niezależność we wszystkich trzech aspektach, personalnym, funkcjonalnym, finansowym Banku Centralnego jest w interesie każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.